Dzień dobry. Słuchajcie, jest piękny dzień. Zmierzam na jedną z moich ulubionych miejscówek. Ostatnie dwa tygodnie miałem bardzo, bardzo pracowite, jeżeli chodzi o pracę moją zawodową, więc miałem dość mało czasu na to, żeby poprzebywać na łonie natury. Ale wydaje mi się, że znalazłem pewien sposób na to, żeby trochę tego czasu, który poświęcam w pracy, odzyskać. Właśnie przebywając w lesie. Dlatego zapraszam Was na odcinek o tym, w jaki sposób spożytkować czas w pracy, szczególnie ci oczywiście, którzy pracują przed komputerem, w biurach i tak dalej. W jaki sposób ten czas można spożytkować w lesie. Tak zwany out of office, czy też praca poza biurem. Jednocześnie oczywiście przetestujemy sobie powerbanka od Blitzwolfa, którego dostaliśmy od Banggood, bo to dobra okazja, żeby właśnie z tego urządzenia skorzystać podczas tego typu wypadów. No to lecimy. Słuchajcie, dzisiaj taki materiał, który chodził za mną chyba ze dwa tygodnie. Dlatego, że tak jak Wam wspomniałem na wstępie, miałem bardzo, bardzo dużo pracy. I te dwa ostatnie tygodnie dały mi bardzo mocno popalić. Między innymi z tego powodu, że nie bardzo miałem możliwość wyjścia i nagrania czegokolwiek, więc pomyślałem, w jaki sposób troszeczkę tego czasu roboczego mojego odzyskać na łonie natury. I przyszedł mi do głowy taki pomysł. Ten pomysł oczywiście nie będzie dla wszystkich, tak, żebyśmy mieli tego świadomość, tak. To będzie głównie pomysł dla tych ludzi, którzy sporo spędzają w biurze albo dużo pracują przed komputerem czy przed laptopem głównie, tak, i mają taką możliwość, żeby wyrwać się z biura czy z domu, sprzed komputera i połączyć jak gdyby przyjemne z pożytecznym. I zacząłem rozmyślać na ten temat. Doszedłem do wniosku, że generalnie jeżeli uporządkuję swoje sprawy pracy, bo oczywiście w pracy jest część, część czasu zajmuje mi taki rodzaj pracy, który wymaga bardzo dużego monitora. Więc z gruntu rzeczy jak gdyby ta część odpada, jeżeli chodzi o możliwość wykonania jej
tak w terenie. Aczkolwiek w mojej pracy też wtedy niestety muszę napisać, wysłać, przygotować kupę dokumentów, różnego rodzaju opisów i tak dalej, i tak dalej. I do tego już mi jak gdyby duży ekran nie jest potrzebny. Spokojnie mogę wziąć laptopa i wyjść do lasu. Rozłożyć się w hamaku, rozłożyć sobie komputer i w spokoju popracować, ciesząc się jednocześnie, chociaż po części, tym, że jestem w lesie, że jestem na łonie natury. Oczywiście wymagało to przede wszystkim uporządkowania tej mojej pracy, czyli posegregowania tego, co mam do zrobienia, na rzeczy, które muszę wykonać przed dużym ekranem i na rzeczy, które mogę wykonać przed małym ekranem i dobranie sobie w taki sposób tych prac, żebym mógł na przykład na jeden czy na dwa dni te prace na małym ekranie po prostu wrzucić w jeden dzień, tak? I to jak gdyby mi się przez ostatnie dwa tygodnie udało, to znaczy udało mi się w taki sposób zharmonogramować swoje prace, że mogłem je przerzucić na jeden dzień. Ja wiem, wszyscy powiedzą, a bo to trzeba na bieżąco. Wcale nieprawda, słuchajcie, świat się nie zawali, jak ktoś nie dostanie od razu odpowiedzi na maila, czy nie dostanie w odpowiedzi jakiegoś pisma, tak, nawet urzędowe pisma, na ich odpowiedź jest 7 dni, więc można to sobie naprawdę w jakiś tam sposób ułożyć. No ale oczywiście w międzyczasie, znaczy ja te bariery już rozwiązałem jakiś czas temu, aczkolwiek te bariery się pojawiają, tak? Znaczy pojawia się to, że dzisiaj do pracy w większości ludzi potrzebny jest internet. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że no, każdy komputer wymaga zasilania. No wiadomo, laptop popracuje trochę na baterii, ale nie są to jakieś tam, nie jest to jakiś czas powiedzmy zatrważający. I tutaj jak gdyby myśląc na ten temat już dość dawno temu, jak wymieniłem komputer na taki, który może być zasilany po tak zwanym złączu Thunderbolt i wymaga 45 W zasilania. Właśnie z myślą o tym, że będę mógł go naładować na przykład w samochodzie, na spokojnie, czy właśnie gdzieś w terenie. I teraz komputer wymieniłem dość dawno temu. To jest akurat model, który jest dość drogi, więc podejrzewam, że nie wszyscy sobie mogą na ten model pozwolić. To jest Dell XPS, ale chodzi o to, żeby on się ładował nam, nie wiem czy wyostrzy, ze złącza USB typu C. Pomiędzy Thunderboltem a USB typu C jest... Znaczy tak naprawdę nie ma różnicy, to jest to samo gniazdo, jak gdyby Thunderbolt był wymyślony, czy jest wymyślony niejako, można by to odczytać jako następstwo USB typu C. Czy USB typu C zostało wymyślone, czy było to gdyby ewolucja poprzedniego USB, USB mikro i USB 2.0 i tam 2 z jakimiś tam cyferkami. Potem weszło USB trzeciej generacji, które nam dopuściło transfer, nie chcę tu was skłamać, ale bodajże do 10 gigabitów na sekundę. Oczywiście różni się to gniazdem, bo to gniazdo symetryczne się pojawiło, gdzie można wtyczkę włożyć tak czy siak. I ten jak gdyby układ USB trzeciej generacji w swoim założeniu miał też mieć możliwość dostarczenia energii w wysokości 100 W. To już jest bardzo dużo. Oczywiście ja jeszcze nie widziałem takich ładowarek, które za pomocą USB typu C przekazałyby 100 W. Dlatego, że moja żona ma laptopa, który ma 80 W i ładowarki, ma predefiniowaną ładowarkę. Pomimo tego, że można go podłączyć do Thunderbolta i on będzie ssał energię z USB typu C, to jednakowoż będzie informował, że to nie jest wystarczająca energia, żeby ten laptop mógł się naładować i jednocześnie pracować.
pomimo że jego zapotrzebowanie to w okolicy 80 W. Ale myślę, że to jest kwestia po prostu ewolucji i dostosowania ładowarek. Ja nie widziałem jeszcze ładowarek, które przekraczałyby bodaj 60 W po złączu USB typu C. Ale to jest jak gdyby szczegół. To znaczy szczegół jest o tyle ważny, że jeżeli na przykład planujecie wymianę komputera, to może warto się zainteresować właśnie modelami, które są zasilane z USB typu C. Dlaczego? No dlatego, że jak gdyby mamy dużo więcej źródeł zasilania. To jest dosyć proste. To znaczy mamy dostępne ładowarki samochodowe, które jednocześnie mogą ładować nam telefon, jak i mogą ładować nam laptopa. Jest na X.comie bodajże znajdziecie taką ładowarkę Targusa, która ma 20 V na wyjściu. Aha, bo to jest dosyć ważne. USB typu C, żeby zwrócić uwagę na to, że USB typu C w standardzie do Quick Charge 3 wykorzystuje ładowanie bodajże do 12 albo do 14 V. Natomiast wszelkiego rodzaju urządzenia większe, typu na przykład laptopy, wymagają 20-voltowego ładowania. I to też jest oczywiście zrealizowane po USB typu C, natomiast musi być do tego specjalna ładowarka. Oczywiście do komputera dostaje się taką ładowarkę w oryginale, tak, razem z laptopem. I oczywiście z tej ładowarki ja też jestem w stanie naładować telefon na przykład, który też ma złącze USB typu C. Natomiast w samochodzie jest to problem, dlatego że znajdziecie bardzo dużo ładowarek, które nawet mając wyjście USB typu C, czyli mamy taki kabel USB typu C na USB typu C, podłączamy go do ładowarki samochodowej, to on nie zawsze jest w stanie nam dać 20 V, aczkolwiek takie ładowarki są. I tu mówię, takim przykładem ładowarki jest ładowarka Targus, chyba Targus, wkleję Wam linka na pewno do tej ładowarki. Ona w samochodzie jest Wam w stanie naładować urządzenia, które mają zapotrzebowanie 20 V. Znaczy potrzebują jak gdyby napięcia 20 V. No i jak gdyby przechodząc do meritum materiału, problemem były powerbanki, tak? Które to oczywiście obsługiwały quick charge, cudawianki, natomiast nadal to no nie było takie urządzenie, które było na tyle uniwersalne, że można by było z tym korzystać i do aparatu fotograficznego, i do telefonu, i właśnie do laptopa. Wiem, materiał ostatni o powerbankach i o jakichś tam kabelkach i źródłach zasilania nagraliśmy rok temu z Piotrkiem. I bardzo, bardzo dużo w komentarzach prosiliście o to, żebyśmy jak gdyby ten temat poszerzali, tylko jakby to powiedzieć, nie do końca było o czym gadać, tak? Bo oczywiście na rynku macie dostępnych pierdyliard powerbanków o pojemnościach przenajróżniejszych, o różnego rodzaju wydajności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nadal skupia się to dookoła standardu do Quick Charge 3, czyli do tam 12 czy 14 V. I ten powerbank w mojej ocenie już nie jest taki uniwersalny, jak był rok temu, tak? No ta technologia, jak to cytując klasyka, no świat zapierdala do przodu i nie ma czasu na sentymenty, tak? Więc przez ten rok czasu bardzo, bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Między innymi właśnie zmieniły się technologie w powerbankach. Mało jest jeszcze tych powerbanków, bo może rynek tego nie wymusza, tak? Może ludzie jeszcze sobie z tego sprawy nie zdają, może technologia jeszcze jest trochę droga. No ale wcześniej czy później no ta ewolucja musi nastąpić, dlatego że z mojego punktu widzenia kupowanie dzisiaj powerbanka, który nie zapewnia nam pełnego zakresu woltażu ładowania, czyli nie zapewnia nam do 20 V ładowania i nie ma możliwości wyplucia z siebie 40 albo 45 W, to już jest strata pieniędzy. No taka jest prawda, tak? No bo jeżeli mamy wyłożyć na powerbank, powiedzmy, nie wiem, 100 zł, tak? I kupić, ja Wam pokażę. Ja około roku temu, wyjeżdżając, nie wiem, czy to nie było przypadkiem przed wyjazdem na letni zlot EDC, kupiłem tą Adatę. To jest powerbank, który ma 20 000 mAh. I ten powerbank
ma możliwość wyplucia z siebie 5 V i 2,1 A. I w zasadzie do telefonu i do większości urządzeń on swobodnie mi wystarcza. Natomiast jest ciężki, wielki i z mojego punktu widzenia na dzień dzisiejszy dość mało uniwersalny, tak? Oczywiście cały czas go gdzieś tam używam od czasu do czasu, szczególnie jeżeli gdzieś wyjeżdżam stacjonarnie pobiwakować, czyli mam dostęp do, powiedzmy, na przykład, nie wiem, bagażnika samochodu, nie muszę go dźwigać przez 20 km ze sobą, no to go zabieram, tak? Natomiast z pomocą, nie pomocą, no wiadomo, że to z jednej strony będzie reklama, tak, firmy Blitzwolf i sklepu Banggood, któremu dziękujemy za przesłanie tego. Sami sobie to wybraliśmy zresztą, żeby nam wysłali, ale jak gdyby udostępnili nam taką możliwość. To jest Blitzwolf. Przestanę się bujać, żebyście mogli zobaczyć. To jest model, żebym bym powiedział, BWP8. I to jest powerbank, który na dzień dzisiejszy dla mnie wyznacza standard tego, w jaki sposób powinny być skonstruowane powerbanki i jakie powinny mieć ze sobą możliwości. Żebym was nie skłamał, nie znam ciężaru, ale Adata jest, po pierwsze, jest większa. Proszę bardzo, porównujemy. Pierwsza jest większa, a po drugie jest trochę cięższa od tego Blitzwolfa. Blitzwolf ma również 20 tysięcy mAh. Natomiast ma parę różnic, które są bardzo, bardzo, bardzo moim zdaniem istotne. Więc pozwolicie, że przestawię kamerę i pokażę wam to urządzenie z innej perspektywy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dźwięk będzie ok, bo już mi się nie chce przestawiać mikrofonu. Przestawiłem tylko kamerę. Zacznijmy sobie. Wymiaru wam nie podam, bo nie wziąłem miarki ze sobą, więc jeżeli chcecie, to pod filmem oczywiście będzie link do tego powerbanka i będziecie mogli sobie go sprawdzić na stronie. Oczywiście tak, budowa. Dwa porty, proszę bardzo, USB typu A, tak, do podpięcia standardowych kabli. Oczywiście na tych portach również macie do wykorzystania standard do Quick Charge 3, natomiast z tego portu nie osiągniecie pełnego zasilania 20-voltowego. To zaraz wam pokażę z boku, jak przeczytam specyfikację. Oczywiście USB typu C do ładowania powerbanka. Powerbanka można ładować też z ładowarek 405-watowych, 20-voltowych. Wtedy to ładowanie jest pełne. Nawet chyba na stronie producenta pisze, że on zaleca używanie 45-watowych ładowarek do tego powerbanka. I to są wszystkie wyjścia. Oczywiście teraz tak, z przodu macie diodki, które was poinformują o tym, jak ten powerbank jest bardzo naładowany, czy jest rozładowany, czy nie. Diodek jest 4, 4. Diodek jest 4. Czekajcie, niech on mi tu ostry złapie. Diodek jest 4 po 25% na diodę. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest oczywiście to. Proszę bardzo, nie wiem, czy wam na tyle wyostrzę, żebyście mogli tą specyfikację przeczytać. Jak gdyby mam gdzieś tam te certyfikaty typu, nie wiem, China Export, FC i tak dalej, bo to w zasadzie jest pierdoła. Natomiast słuchajcie, czytam wam z powerbanka. 25 tysięcy mAh, output 45 W. 45 W na USB typu C macie możliwość zasilania 5 V, 3 A, 9 V, 3 A, 12 V, 3 A, 14,5 V, 3 A i 20 V, 20 V, 2,5 A. To jest bardzo ważne, bo jak gdyby właśnie ta ostatnia wartość wykracza poza standardowe powerbanki i to jest bardzo, bardzo istotne. Na wyjściach tych standardowych typu A macie 5 V, 2 A. Ładować możecie, tak jak wam powiedziałem, od 5 V, 3 A do 20 V, 1,5 A.
to jest prąd ładowania tego powerbanka, więc w zasadzie z większości ładowarek go naładujecie. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że na przykład 20-watowa ładowarka od iPada go nie ładuje w pełni. Należy mieć jakąś mocniejszą ładowarkę. To jest dość istotne. Natomiast oczywiście powerbank ma taką strukturę, to jest plastik, nie jest jakiś tam chamski, taki baciewny plastik, ale to plastik, więc jak gdyby nie spodziewajcie się tutaj jakiegoś wypasu, natomiast ma taką fakturkę delikatnie chropowatą, nie wiem czy byście to widzieli, że dosyć wygodnie go tam się sięga, wyjmuje i wkłada, jak gdyby nie ucieka z ręki, nie? Także to jest spoko. Czego się więcej można spodziewać od powerbanku? No nic, no ma ładować. To jest jak gdyby podstawowe jego zadanie. Nie ma latarek, cudów, wianków, tak jak na przykład ten powerbank tutaj, bo uważam, że... Nie wiem, gdzie to się... No to jest adata i latarka, która jest w adacie. No trochę śmieszne to jest dla mnie, jak gdyby, bo to takie generowanie funkcji trochę na siłę. Natomiast to jest wszystko, co się tyczy, jak gdyby, powerbanka i tego, jak on wygląda. Tak jak wam powiedziałem, on jest tak jakby ciutkę zgrabniejszy od tej adaty. No i jednocześnie zachowuje 20 tysięcy mAh, przy czym, o ile się nie mylę, nie chciał się mylić, adata chodzi na akumulatorach 18650 i jak gdyby one stanowią wkład, natomiast wkład tego Blitzwolfa to już są ogniwa, to są takie duże prostokątne ogniwa, nie znam ich oznaczenia, natomiast nie są to 18650, tylko takie ogniwa się na przykład stosuje w telefonach, tak, więc są to predefiniowane ogniwa. Ciężko mi oceniać, jak gdyby, które są lepsze. Wiem, że o ile się nie mylę, 18650 troszeczkę mniej reagują na niskie temperatury, natomiast te baterie, które tu są, one są bardziej podatne na niskie temperatury. To jest ten minus, tak gdyby, drobny, który w tym powerbanku jest. Zmieniamy kamerę. No dobra. I teraz, co jest, jak gdyby, istotne z punktu widzenia testowania tego powerbanka przeze mnie. Ja używam telefonu Samsung Galaxy S10 od niedawna. Galaxy S10 da się naładować 3 razy do pełna i raz do jakichś tam 70-80%. Mniej więcej. Mojego laptopa, nie wiem czy na moim lapie jest napisane, nie ma na moim laptopie napisanej pojemności akumulatora, natomiast z moich testów wynika, że mojego lapa tym powerbankiem można raz naładować do pełna. Tak? Oczywiście można na laptopie pracować z podpiętym powerbankiem, nie trzeba go wyłączać, no tylko że jak gdybyście mieli świadomość, że w tym czasie jak gdyby ładujecie akumulator, ale jednocześnie go zużywacie. W momencie, kiedy zamkniecie klapę, podepniecie powerbanka, można w miarę w rozsądnym czasie, to jest około tam godzinę z groszem, naładować laptopa prawie do pełna. Można to wykonać z tego powerbanka raz do pełna, tak? Może jeszcze coś tam z niego wyciśniecie, ale no wielkich tam jakichś wyników nie osiągniecie. Przy czym, żebyśmy mieli świadomość, ten lapek, ja na nim mam dużo rzeczy, które działają w tle, więc to ogranicza trochę, bo nominalnie jak był nowy i nie było na nim poinstalowane tyle rzeczy, to potrafił zapracować nawet 8 godzin na baterii. Dzisiaj z moimi wszystkimi urządzeniami, znaczy urządzeniami, programami, które działają w tle gdzieś tam i obciążają jednak ten komputer w jakimś tam stopniu, plus do tego ekran na 50% jasności, to jest około 5,5 godziny pracy. Natomiast gdy ekran jest na 100% odpalony, tak jak w słoneczny dzień, na przykład bardzo potrzebuje do dokumentów czy do czegoś, żeby wszystko dobrze widzieć, to no to jest około 2-2,5 godziny. Więc taki powerbank, powiedzmy, zapewnia mi przy rozsądnym korzystaniu z laptopa, no jeden dzień roboczy w pełni jest mi w stanie zapewnić bateria w laptopie plus do tego powerbank, który go doładuje, tak? Oczywiście
rozmawialiśmy o barierach. Rozmawialiśmy o tym, że no, praca w lesie to niesie ze sobą parę barier, tak. Telefon to jest jedna rzecz, która musi być, no, z którą w zasadzie się nie rozstajemy dzisiaj, tak. Pracujemy telefonem i używamy go dosyć, dosyć intensywnie. Druga rzecz, no, to jest oczywiście internet, który też musimy mieć. I teraz są dwa sposoby, tak. Oczywiście jedni udostępniają sobie internet z telefonu i spoko, tak. Drudzy noszą, tak jak ja, noszę ze sobą oddzielny zupełnie router do internetu z jakąś tam kartą SIM-ową w środku, gdzie mam specjalnie, znaczy specjalny mam jak gdyby nie abonament, bo ja nie używam abonamentów, ale jak gdyby specjalny plan taryfowy pod internet. I teraz oczywiście znowu pojawia się problem tego, że no przecież jeżeli podłączymy teraz jakiś tam internet i telefon jeszcze do tego powerbanka, to go wysiemy do zera, więc jak widzicie za mną tu, o dokładnie w tym miejscu, znaczy po prostu solar Blitz Wolfa, który również dostaliśmy go już dawno, dawno temu, dlatego że mieliśmy go jeszcze na bunkrach 2018, więc to już będzie przeszło rok jak go mam. Cały czas sprawuje się niezawodnie i tak jak wychodzę do lasu i muszę popracować, czy nawet wychodzę normalnie do lasu, to mam go ze sobą, bo po prostu walnę go na glebę, tak żeby słoneczko sobie na niego patrzyło. Podpinam do niego telefon, podpinam do niego routerek i tak naprawdę moje pełne mobilne biuro jest gotowe do pracy. Więc jakby to powiedzieć, mam w pełni funkcjonalne biuro w lesie. Solar w zasadzie wystarcza mi na to, żeby podtrzymać telefon i podtrzymać internet. Także nie ma problemu. Największą barierą oczywiście był laptop, który potrzebuje tego dodatkowego źródła zasilania, przecież agregatu ze sobą ciągać nie będę. Wiem, że takie powerbanki ma też firma Goal Zero, natomiast firma Goal Zero za takiego powerbanka sobie liczy takie dzikie pieniądze, że po prostu idzie spać z hamaka. A Blitzwolf, słuchajcie, dzisiaj sprawdzałem cenę rano, przed wyjściem i nagraniem tego materiału, to bodaj kosztował 180 coś złotych, 189 czy 190, no niecałe dwie paki, nie? No to teraz pytanie, tak? Czy lepiej wydać pakę na powerbanka, który jak gdyby nie zapewnia nam pełnej mobilności, czy lepiej wydać dwie paki i mieć naprawdę święty spokój. Ja z tego powerbanka też ładuję aparat bardzo często, pomimo że jak gdyby dokupiłem do aparatu gripa i aparat trzyma dwie baterie. To mam powerbanka ze sobą, mogę go po prostu przyczepić też do obudowy aparatu, do cage'a tak zwanego, do klatki i ładuję aparat, co jest bardzo wygodne. Mogę naładować laptopa, mogę naładować telefon. No tak naprawdę to jest rozwiązanie, które zapewnia mi pełną mobilność. Więc oczywiście, jak gdzieś nawet na Instagramie wrzucałem zdjęcia, tylko nie wiem gdzie zasiałem, o mam. Bo oczywiście do powerbanka dostajecie takiej oto długości kabelek. Mogłoby się wydawać, że to jest śmieszna długość i Chińczyk poskąpił, natomiast to jest bardzo, bardzo mądre rozwiązanie, dlatego że tego powerbanka jednak z reguły, jak używam przy aparacie, to go mocuję do klatki, potrzebny mi jest krótki kabelek. Jak go używam z laptopem, z reguły wrzucam go pod laptopa, czyli po prostu biorę sobie, podłączam, tu jest moje złącze, tyk, tu jest mój powerbank. Tyk, o. W tym momencie oczywiście zapalają się lampki, że jest pobór z powerbanka, tak, i laptop oczywiście pokazuje, że jest naładowany. Teraz to podejrzewam, że się naładował już, natomiast od 80 do, no teraz też praktycznie jest naładowany, ale od 89% do 100% napisał, że zejdzie mu się 24 minuty z naładowaniem, więc nie jest źle. O, i
to chyba w zasadzie tyle. No oczywiście jak gdyby wiadomo, tak? Solar, gdzie mam podpięty internet i telefon i powerbank, do którego mam podpiętego laptopa, pozwala na zorganizowanie sobie mobilnego biura. Tak to wygląda. Oczywiście ja sobie, słuchajcie, doskonale zdaję sprawę z tego, że laptop kosztuje. Tak, bardzo wiele osób używa starszych lub dość tanich maszyn, które nie udostępnią tej możliwości ładowania ich z powerbanka. Oczywiście powerbank Blitzwolfa 200, niecałe tam 190 zł. I teraz jak gdyby trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie, tak? No czy ile jesteście w stanie poświęcić po to, żeby zorganizować swoją, czy zdezorganizować, czy zorganizować swoją pracę w taki sposób, żeby można było część tej pracy wykonać sobie w terenie i żeby można było po prostu skorzystać z natury nawet w tym czasie, kiedy no de facto musicie pracować, nie? Więc oczywiście sposób dla ludzi pracujących w biurze, dla ludzi pracujących w domu przed komputerem. Ale myślę, że spore jest grono, które mogłoby w ten sposób troszeczkę przenieść się na łono natury. Jednocześnie no, nie zawalając obowiązków, tak, no bo dla wielu z nas to jednak praca jest tym, no, co musimy wykonywać, żeby zapewnić sobie jak gdyby jakieś tam funkcjonowanie, by zrobić pieniądze. Nikomu nam z nas nie kapie kasa z nieba. Więc słuchajcie, oddaję wam mój sposób, moje przemyślenia na temat tego, w jaki sposób można ewentualnie zorganizować sobie tą pracę. Mój pomysł, może nie mój pomysł, nie mam pojęcia, na to, żeby spędzać więcej czasu na łonie natury. W zasadzie to tyle, no. W zasadzie z wieloma z was oczywiście spotkam się na marszu pieszo przez Bory, który odbędzie się w najbliższą sobotę, więc już się nie mogę doczekać. Już bym chciał, żeby był piątek, gdzie bym mógł się pakować i żebym mógł jechać, no ale niestety jeszcze parę dni. Więc z niecierpliwością oczywiście oczekuję spotkania ze wszystkimi znajomymi i nieznajomymi, z widzami, więc widzimy się w Borach. Z tymi, z którymi nie widzę się w Borach, oczywiście widzimy się na następnych materiałach. Mam nadzieję, że to, co miałem do powiedzenia i do pokazania wam w jakikolwiek sposób coś pomoże. Na wszelkie wasze pytania, jeżeli czegoś nie objaśniłem, to odpowiem wam w komentarzach. Przynajmniej się starał odpowiadać w komentarzach. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, komentujcie, zostawiajcie lajki zostawiajcie. I do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.